Syn Kaźmierskiej pokazał zdjęcie, w tle widać Dagmarę. Aż trudno uwierzyć, po wybuchu medialnej afery Dagmara Kaźmierska wraz z synem wyjechała do Egiptu. Konan publikuje w mediach społecznościowych kolejne fotografie przedstawiające ich kolejne poczynania. obliczu tego, co dzieje się w Polsce, emocje, jakie oboje wyrażają, są dość zaskakujące. Dagmara Kaźmierska wyjechała do Egiptu, po tym, jak portal Goniec opublikował reportaż poświęcony szczegółom przestępczej działalności celebrytki znanej z programu Królowe Życia, w mediach zawrzało. Wielu czytelników natychmiast dokonało samosądu i oczekiwało usunięcia Dagmary Kaźmierskiej ze świata show biznesu. Tak też się poniekąd stało. Stacje telewizyjne, które do niedawna współpracowały z celebrytką, zdecydowały o wymasaniu jej wizerunku ze swoich serwisów streamingowych. Podczas ostatniego odcinka formatu Taniec z Gwiazdami, w którym do niedawna występowała, dziennikarze otrzymali zakaz zadawania pytań o Dagmarę Kaźnierską. Tymczasem niesławna, królowa życia, wyjechała z kraju, ponadto opuściła nawet Europę. Obecnie wraz ze swoim synem Konanem przebywa w Egipcie, w którym ma własną nieruchomość. Od dawna wiadomo, że traktuje ten rejon jak swój drugi dom. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to ucieczka od odpowiedzialności, a raczej zwykły urlop. Śledząc ich media społecznościowe, dowiadujemy się, że oboje świetnie się bawią na rajskich wakacjach, a fotografie z radosnymi uśmiechami opanowały profil Konana. Do tej pory Dagmara Kaźmierska wydała tylko jeden oficjalny komunikat, w którym już zapowiedziała kolejny. Broni się przed oskarżeniami, twierdząc, że rzekomo robiła krzywdę innym kobietom. Media społecznościowe to nie jedyne miejsce, w którym możemy dowiedzieć się więcej o obecnych poczynaniach Konana i jego mamy. Mężczyzna prowadzi bowiem kanał na platformie YouTube, gdzie od niemal dwóch tygodni publikuje filmy z Dagmarą Kaźmierską. Ostatni z nich został nakręcony już w Egipcie po wybuchu medialnej afery związanej z kryminalną przeszłością celebrytki. Widzimy na nim, że kobieta chętnie obraca w żart zaistniałą sytuację. Po tym jak Dagmara Kaźmierska zareklamowała kilkorbu turystom odwiedzenie pewnego konkretnego miejsca w Egipcie, Conan zasugerował swojej matce nowe zatrudnienie. Miałaby zostać przewodniczką, bowiem jej bogata wiedza o tym kraju świetnie by się tu sprawdziła. Reakcją celebrytki był śmiech. Tak Dagmara Kaźmierska spędza czas z synem, nadszedł kolejny dzień pobytu poza granicami Polski, a wraz z nim czas na kolejne atrakcje. Okazuje się, że Dagmara Kaźmierska i Konan nie próżnują i odwiedzają liczne miejsca w Egipcie. Tym razem byli w kawiarni, gdzie celebrytka oddała się rytuałowi picia oryginalnej arabskiej herbaty. Chai jest zazwyczaj mieszanką złożoną z cynamonu, kardamonu, imbiru i goździków. Na twarzy dagmary kaźmierskiej widać szeroki uśmiech, który jest kolejnym dowodem na to, że kobieta niezbyt się przejmuje tym, co dzieje się właśnie w Polsce. A dzieje się wiele, jak poinformował fakt, elewacja jej butiku znajdującego się w kudowie zdroju została oblana żółtą farbą. Redakcja próbowała skontaktować się z celebrytką, jednak bezskutecznie. Być może informacja nie dotarła jeszcze do Egiptu?